Słuchajcie, dostałem w prezencie pizzę. Właśnie tak wygląda śniadanie mistrzów. Ile? 4 na 10. Jedna bardzo ważna rzecz, o której wam nie powiedziałem. Jak się podoba? Lazurowe, chłopowo. Ty lubisz być nad morzem, nie? Ty też. Zobaczcie, na co ona patrzy. Ona patrzy na ten widok. Na ten widok. Widok Morza Bałtyckiego, który mamy tutaj prosto z przyczepy, ponieważ wzięliśmy sobie oczywiście miejscówkę tą w pierwszej linii brzegowej, miejscówkę Prestiż, jeszcze nie wiem ile nas to będzie kosztowało. W nocy zapłaciłem tylko takiej zaliczki 100 zł, a resztę będziemy rozliczać przy wyjeździe, bo nie wiemy jeszcze dokładnie ile czasu tutaj zostaniemy, czy to będą 2-3 dni, czy 6. Wyjdzie w praniu tak naprawdę, nie? Bo życie pisze swój scenariusz, jak zwykle, pamiętajcie o tym, kochani. A z tego miejsca chciałbym wam powiedzieć, że jesteście na zdrowym zoncie, ja jestem Hubert i witam was serdecznie. Jeżeli chcielibyście mieć takie oto fantastyczne poszewki pościelowe do swoich przyczep i kamperów, a może domów po prostu, bo wam się podoba, to zapraszam serdecznie na stronę annapościel.pl, link w opisie, tam możecie sobie kliknąć i nabyć taką pościel bawełnianą, miłą, przyjemną. Całkiem fajnie się w tym śpi. Dobra jakość, polski producent. Tak, z nadpolskiego morza polecam wam tutaj polskiego producenta pościeli. A tymczasem bierzemy się za śniadanko. Właśnie tak wygląda śniadanie mistrzów. Widok warty miliony. Chociaż działki za miliony bym w takim miejscu nie kupił. Chyba że miałbym ich dostatecznie wiele. Bo wtedy się zmienia pewnie myślenie i perspektywa, ale nic. Świeżutki, pachnący po kąpieli, możemy zacząć jeść śniadanko i idziemy przywitać się z morzem za chwilę, także do zobaczenia na plaży albo w drodze. Słuchajcie, jest jedna bardzo ważna rzecz, o której wam nie powiedziałem. Musicie subskrybować kanał, prawda kochanie? Prawda. Tak, subskrybować ten czerwony przycisk pod filmem. Ale słuchajcie, teraz z rana, jak wyszliśmy się tutaj przejść do sanitariatu i w ogóle, to się zorientowałem, że stoimy dokładnie w tym samym miejscu, co w zeszłym roku, nie? To jest dokładnie ta sama parcela? Albo dwa miejsca obok, w sumie nie pamiętam. Muszę sobie przypomnieć na filmie. Idziemy się przywitać z morzem. A dzisiaj jest sobota, słuchajcie. Słońce świeci zza pleców, idąc sobie na plażę. Kemping jest prawie pusty. Ciekawe jak będzie na plaży. No słoneczko właśnie wychodzi i zapowiada się, że dzisiaj będzie coś tam powyżej 20 stopni Celsjusza. Według prognozy pogody poranek był mocno deszczowy, taki mocno deszczowy. Aż się obudziłem, ale w tym momencie sobie idziemy i już cały tydzień ma być całkiem fajny i słoneczny, więc poleżymy sobie teraz na plaży trochę. A tutaj czerwona mirabelka sobie rośnie chyba. A tutaj za mną, słuchajcie, ta miejscówka, która wydawała mi się w zeszłym roku, tutaj przy samych schodach na dół, wydawała mi się w zeszłym roku mocno opuszczona i zaniedbana, to ewidentnie są tutaj ludzie i jakieś życie, więc coś tutaj się dzieje. A tak wygląda plaża. Mega mokra plaża po porannym deszczu. Pamiętacie ile schodów było? Koło 200, nie? Jest pies, jest morze. Morze jest, idziemy sobie, a w tle jakiś trening jogi uskuteczniany. Takie jaja. Idziemy, bledka, idziemy. Także powitać Posejdona. To są jaja, tylko pamiętajcie. Coś dzieje się. Tai chi i inne sztuki opanowania swego ciała i ducha. No i słuchajcie, obóz rozbity. Żona, pies. Wszyscy są. Wszyscy są, słuchajcie. Znowu mi się kamera zawiesiła. Musiałem ją rozbierać i tak dalej. Wyciągać bakterie. Baterie. Ej, powiedzcie mi. Powiedzcie mi tak szczerze, użytkownicy kamer GoPro wcześniejszych modeli niż 10, bo ja nagrywam 10, czy wasze kamery też się tak wieszają? Czy to jest kurwa nieporozumienie? Nie powinno tak się dziać. Kamera
za dwa kafle, trzy ujęcia i się zawiesza. No nie cały czas, nie zawsze, ale no nie powinno tak być, że nagle nie można jej włączyć. Ach. Ci producenci. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Z drugiego planu jest. Kurczę, chłodno po tym sezonie. Nawet słońce świeci, a w bludzie trzeba siedzieć. Po dwóch godzinkach plażowania, pomalutku po schodkach sobie idziemy na górę na jakąś herbatkę dogrzać się, bo wywiało nas, że hej. No i my już jesteśmy w przyczepie. Tutaj Zuzia gotuje wodę na herbatkę. Kaweczkę może później sobie jeszcze jakąś strzelimy. A ja w tym czasie rozłożyłem przed przyczepą, no bo jest takie błocko po tym deszczu porannym i tak dalej, a nie wiadomo jak będzie przez kolejne dni, to ja postanowiłem rozłożyć tą naszą bletkę. Zostań. Tą matę. Krzesełeczka stoją. I powiem wam, że tutaj jak się przyszło na górę, na tym klifie, już tak nie wieje jak tam na plaży na dole i jest dużo, dużo cieplej. Pokażę wam coś. Słuchajcie, dostałem w prezencie pizzę. Ale nie taką zwykłą, crazy pizzę. Yummy, yummy. Patrzcie na to. Wow, to jest dopiero pizza. Czekolada z orzeszkami. Mega. Kochanie, zapraszam na pizzę. Herbatka w słoneczku z widokiem na ręcznik. Także rozpakowujemy. Chyba dwa rodzaje, nie? Nie. Tak, jeden jest z ryżem preparowanym, a drugi jest z kuleczkami. Aha, faktycznie. Tak to wygląda. Po jednym wystarczy. Pochwalę się wam jeszcze jednym prezentem, jaki dostałem. Taką bransoletkę. No, no super,
A tak po raz kolejny mówię, że dostałem jakiś prezent, czy wjechałem na poprzednim odcinku z kwiatami, ponieważ mieliśmy rocznicę ślubu ostatnio i ten wyjazd jest takim głównym prezentem, który sobie co roku sprawiamy, czyli wyjeżdżamy na rocznicę ślubu. Była to piąta, czyli drewniana rocznica ślubu, dlatego dostałem takie drewniane górki, bo uwielbiam góry. Chwilowo nie spacerujemy, ale dlaczego to się dowiecie. I tutaj jest napisane, że to już 5 lat wygrawerowane jakby w tym drewienku, a że te rzemyki tej bransoletki są za długie, to ja teraz zajmę się ich skróceniem. Teraz sobie przymierzyłem, ile trzeba skrócić, żeby można było luźno założyć. Użyjemy scyzoryka. Zrobione. A my idziemy sobie, słuchajcie, w stronę Władysławowa. Jesteśmy przy ośrodku szkoleń olimpijskich w Cetniewo, a tutaj na ogrodzeniu tablice informacyjne takie, kurczę, można się trochę doedukować. A generalnie muszę wam powiedzieć, że spodziewałem się, że będzie trochę większe zagęszczenie ludzi, tym bardziej, że jest weekend, pierwszy weekend po rozpoczęciu roku szkolnego, a tych ludzi wcale tak dużo nie ma. Knajpki już tak naprawdę i różne budki z lodami, zapiekankami w większości w Chłopowie, tak jak wyszliśmy sobie na główną ulicę, pozamykane. Idziemy zobaczyć do Władysławowa, jak to wygląda i zjemy sobie jakiś obiadek. Jak możecie zauważyć, raczej pusto niż pełno. Pomidorowa się stara. Lubimy wracać w sprawdzone miejsca, więc super nowa. I jedzonko. Wjechało jedzonko. Smacznego dla wszystkich, którzy jedzą. A u nas, słuchajcie, po jedzonku, które oceniamy tak z grubsza 6 na 10, niestety nietrafione. 4 na 10 plus 6, czyli piątka będzie średnio, tak? No to musimy sobie poprawić humor i oczywiście wjeżdża deser. Goferek musi być nad morzem, no nie? No i co, słuchajcie, wyszliśmy sobie z tego goferka, przecukrowani tak, że masakra. Pani chyba ten... Stop. Miałeś nie mówić o tym gofrze. Ale no będzie. Tak jak mówiłem, na wyjeździe goferek musi być, ale to był pierwszy i ostatni, bo przegięcie pały po prostu, nie? Ledwo zjedliśmy. I co, zmierzamy sobie na kemping, pochillować bombę i zobaczymy co dalej. A słuchajcie, zeszliśmy sobie z tej głównej drogi, halerówki tak zwanej, we Władysławowie i idziemy teraz taką boczną w kierunku no, głównej, którą trzeba dojść po prostu z naszego pola kempingowego, bo bledka normalnie szła z ogonem w dole, taka przebodźcowana tą ilością ludzi i tak dalej, więc pędzimy sobie ustronnie boczkiem. Przecinamy właśnie Aleję Gwiazd. Tak, nasza psinka nie jest przyzwyczajona do takiej ilości ludzi i takiego gwaru, skweru, no bo nieczęsto się wybieramy w takie bardzo tłoczne miejsca, więc tak to wygląda. Ale hit na gorąco, teraz słuchajcie, żeby mi to nie odleciało. Idziemy sobie, a tutaj największa ćma, jaką widzimy w naszym życiu, to jest chyba ćma. Ale ja jeszcze sobie usiadła w miejscu nie dotykać. Ewidentnie dotykał nie będę. Normalnie wielko. No takiej ćmy to jeszcze nie widziałem. Normalnie większa niż nie jeden motyl. Słuchajcie, jest jedna bardzo ważna rzecz, o której wam nie powiedziałem. Musicie subskrybować kanał, prawda kochanie? Prawda. Tak, subskrybować ten czerwony przycisk pod filmem. Powinien zmienić się na kolor szary i jest gitara. No, także chciałem zakończyć ten film. Wbijajcie na zakupyzdrowyzont.pl. Bardzo serdecznie zapraszam jeszcze, nie wspominałem o tym dzisiaj. A robiąc zakupy na naszym sklepie, wspieracie planetę, matkę Ziemię i nas oczywiście w tym, żeby tutaj sobie buszować, nagrywać, zwiedzać i pokazywać wam świat naszymi oczami. I do zobaczenia na kolejnym filmie. Siemano!